Witam Was serdecznie, pora na kolejne mega fajne auto. Kolejny hotcatch, naciskam tutaj przycisk start, stop. Dobra, zareagował. I odpalamy Peugeota 308 GTI. Powiem od razu, jest to samochód, który zrobił na mnie ogromne wrażenie już za pierwszym razem. Poprzednia generacja to jest po facelifcie i w zasadzie różni się bardzo, bardzo niewiele. Jest cały czas fantastycznym samochodem. Na początku program pracy normalny. Ruszamy sobie z miejsca. Doszliśmy do odcinki i jedziemy dalej. Gdy wciskamy ten przycisk, zmienia tryb pracy na sport. Zegary robią się czerwone i robi się zupełnie inna odpowiedź przepustnicy. Samochód nagle zaczyna reagować bardziej tak żywiołowo z samego dołu i zmienia się też dźwięk silnika. Co najciekawsze, zmienia się głównie w głośnikach. To mi przypomina taką grę, była. Teraz startujemy na sporcie. Maruch Racer była taka gra, nie wiem czy warianty w to graliście, ja w to grałem dość dużo i był taki model maluch od pewnego momentu tak już wysterowany, żeby takie grrrr gardłowe i tutaj z tych głośników leci podobny dźwięk, też słychać, że to jest sztuczne, ale z grubsza mi to nie przeszkadza, dlatego że najważniejsze są jego cechy takie no, po prostu jezdne, to jak jeździ, to jak się prowadzi. Ja napisałem na Facebooku, że to jest mój ulubiony hotcatch, czym wzbudziłem dość duże kontrowersje. Ludzie już pytali, to nie Hyundai 30, to już nie Typer, tego typu jakieś dziwne zapytania, że już nie Fiesta ST. Moi drodzy, to, że Hyundai i30 jest zajebistym samochodem, to nie zmienia faktu, że mam jakieś takie swoje preferencje, że wolimy takie czy inne samochody. I dla mnie to jest taki pure blood GT. To jest samochód taki właśnie idealnie wpasowany w to, jakie powinny być samochody GT. I zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Przede wszystkim silnik. No przenieśliśmy Meganką RS, która miała większy silnik i mocniejszy. I ona sprawiała wrażenie, ach, teraz przebiliśmy trochę, poszedł przodem po dodaniu gazu, ale skręca. Ona sprawiała wrażenie, że cały czas ciągle coś między tym silnikiem, między pedałem gazu, czyli moją stopą a silnikiem, cały czas jest jakiś pośrednik, że nie zawsze przyspiesza tak jak chce. I no po prostu były jakieś takie momenty, kiedy ja nie czułem tego bezpośredniego przełożenia na napęd. Ten silnik działa idealnie, znaczy ja za każdym razem czuję, że tego kontroluję, że tam nie ma żadnego komputera, choć jest, który w razie czego będzie tutaj wchodził w interwencję, tylko po prostu cały czas mam tę powtarzalność i co najważniejsze, to jest silnik bardzo, ale to bardzo wyrywny, znaczy chłopak rwie się do sportu, co w Megance, która jest od niego szybsza, tak naprawdę ma lepsze przyspieszenie, wcale nie dawało takiego wyczucia. To co najważniejsze, Meganka miała 5 programów jazdy. Ale na żadnym programie jazdy nie dało się jechać normalnie. Znaczy, dawałem jakiś taki najbardziej neutralny, na najbardziej spokojny program jazdy, żeby po prostu wiozłem pasażerów, tak nie chciałem, żeby im tutaj, prawda, żeby im się ulewało. I Meganka na każdym programie w pewnym momencie, jak wchodziłem na te 3000 obrotów, zaczynała nagle tak wbijać fotel, wyrywać. Ten samochód tego nie ma, a ma tylko 2 programy pracy. Normalny, kiedy zegary się robią znowu jasne i tutaj z czerwoną kreską, i sport. Ma tylko 2 i na obu da się jechać spokojnie, ale po co, jeżeli ten samochód jest ewidentnie do zapieprzania. Jeszcze raz pokonamy tę sekwencję zakrętów, dlatego że druga najważniejsza rzecz, która jest najfajniejsza w tym aucie, a jeszcze dodam, paradoksalnie to jest najmniejszy silnik, bo to jest 1.6 turbo tylko, 270 koni. Druga rzecz to jak się prowadzi. Meganka z całą pewnością jest od niego szybsza, z całą pewnością lepiej chodzi w szybkich łukach i też ciasnych zakrętach, bo ma tylną oś skrętną, ale co z tego, jak ja w Megance nie czuję, co się dzieje na sterach, a w tym samochodzie czuję każdy milimetr drogi, wszystko co się dzieje, każdą nierówność, wszystko tutaj i wszystko daje mi pełne poczucie kontroli. Jest to samochód, który uwielbia harce, jest taki naprawdę bardzo, tak, bardzo lubi zabawy, bardzo lubi na przykład nosić przodem, zarówno na gazie, jak i na zbyt szybkich wejściach w zakręt, tylko że on się przy tym doskonale czuje. On jest no, po prostu mistrzem, jeśli chodzi o to wyczucie, prowadzenie wyczucia tego, co się dzieje na sterach, na przykład w podsterowności, która potrafi być bardzo duża, szczególnie na gazie. Dodajemy za dużo gazu i trochę jak Civic Typer, który też jest akurat świetny, jeśli chodzi o te wrażenie z podsterowności, to jest tego wielki fan. On po prostu tym przodem wynosi, 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 odpuszczamy gaz, przód się wciąga. Wbijamy go w zakręt, przeginając pałę, co w tym aucie jest bardzo łatwe, bo on aż kusi do tego, żeby go na te wyzwania wrzucać. Auto na początku zarzuci nam przodem, poklei przodem, na wyjściu na tyłem jeszcze, żeby było fajniej. To cały czas wszystko doskonale czujemy na kierownicy i kontrolujemy. Jest to absolutnie czystej krwi hotcatch, którego największą absolutnie zaletą, która sprawia, że jest dla mnie idealnym GT, to jest jego prostota. To znaczy, mamy tutaj fenomenalne osiągi, 6.0 do setki już to już naprawdę wystarczy, ale przede wszystkim subiektywne, rewelacyjne poczucie dynamiki, rewelacyjne poczucie na sterach. Jeszcze zrobimy jedną pętelkę, po prostu za dobrze się tym jeździ. Tutaj awaryjnie pokazuje, że ostrohamowaliśmy.
bardzo dobrze hamuje i wszystko podaje nam na tacy, na talerzu, bez żadnych zbędnych kombinacji, bez 50 programów pracy, bez różnych dziwnych reakcji komputera, że tak jak w RSC trzymamy gaz tak samo, ona wchodzi na 1000 obrotów i nagle zaczyna sama wyrywać. Ja już czuję, że to nie ja prowadzę ten samochód, że on cały czas gdzieś tam z tyłu myśli, zamiast nie. Ten samochód podaje wam wszystko na tacy, tak jak powinno być podane, bardzo proste danie, liczy się produkt, wiecie, tak samo jak w kuchni. Że możecie mieć jakieś super wykwintne dania i w ogóle wuju, muju, dzikie węże, bywałem w takich restauracjach, ale ktoś wam zrobi, poda prostego steka wysmażonego, zajebistego mięsa, świeżego, dobrze zrobionego, położy dwa ziemniaczki lekko posolone, kawałek warzywka i macie takie danie, bez sosów, srosów, bez ustawienia instalacji. I to jest właśnie, wydaje mi się, taka cecha tego właśnie samochodu. Wybaczcie, jeździmy sobie w kółko, ale po prostu te zakręty są fenomenalne, a on jest królem zakrętów. Kocham im skręcać. Co ciekawe, na autostradzie też daje sobie radę kapitalnie. Przy czym, no, jak oczywiście prowadzi się bardzo dobrze, ale jak wpadamy w szybkie łuki, na przykład, to RSK to jest królowa szybkich łuków, nie? Nie kojarzę auta tej klasy, które by lepiej chodziło, jeśli chodzi właśnie o takie drogi. No jedziemy na autostradzie, mamy naprawdę szybki łuk i to, co robi wtedy Meganka, tak, on daje pewność, jak się trzyma, jak na szynach. On też jedzie dobrze, naprawdę dobrze, ale no tego już wam nie daje, tutaj po prostu tej tylnej osi skrętej nie ma, ale to nie jest wada, dlatego że moim zdaniem auto klasy GT takie idealne dla mnie, to nie musi być samochód, który jest najszybszy, albo taki, który najbardziej bajeręcko wygląda, nie musi być najbardziej zaawansowany, nie musi być wypasiony, to musi być samochód, który daje jak największą frajdę z jazdy. I właśnie ten 308 GTI jest tego typu samochodem. Jeszcze go będę wam zostawiał z tymi wszystkimi hotkaczami, którymi ostatnio jeździliśmy, to są popularne samochody. Będę go bronił, dlatego że tak, że dużo osób się rzuciło, chyba dlatego, że nie lubią Francuzów. Natomiast zwróćcie jeszcze uwagę na to, jak wygląda wnętrze w tym samochodzie. Na początek, to zamkniemy, jedna wielka waga, to jest wada, to jest hamulec ręczny. No niestety, w Megance mamy w rękawie i to jest to, no, szczerze, w aucie tego typu to jest must, tak? To po prostu, jeżeli, to jest poważna wada w tym samochodzie, naprawdę poważna rysa na diamencie. Tutaj mamy tą świetną jajowatą kierownicę, która świetnie leży w rękach, jest idealnych rozmiarów, bo jest nieduża. Z 308 to jest normalny, trochę się kojarzy z 208. Tutaj przepiękne logo GT i oczywiście w chromach zrobione, tak, pedały oczywiście też są błyszczące. Bardzo ładne oszycie kierownicy z podziałką na środku i te zegary, one mi trochę przypominają bohatera epoki lodowcowej. On się Sid nazywał, ten taki miał takie oczy rozstawione dość mocno po bokach. No to tutaj faktycznie te oczy też są dość mocno rozstawione. Jeszcze raz włączę program pracy normalny. Wyłączony tryb dynamiczny, włączam tryb dynamiczny, wszystko zmienia się na czerwień. I ten komputer pokładowy, znowu, to jest bardzo proste wnętrze, co jest ogromną zaletą tego samochodu, ale proste nie znaczy banalne. I tutaj mam odczyty komputera pokładowego, tutaj przeciążenia, tutaj prędkościomierz i przebiegi, 1350 już nim przejechałem. Tutaj mamy zasięgi, to jest bieżące spalanie, a tutaj ostatnio go wzorowałem. No to jest takie spalanie miejskie, 12,7 litra w mieście. W trasie spali mi około 10,6-11 przy naprawdę zdrowej jeździe po autostradzie. Wiecie, niemiecka autostrada i tak dalej. Może nie taka już szaleńcza, ale to czy te spalania są niezłe, dlatego że na przykład Meganka RS w mieście paliła mi 16 litrów na setkę, a do setki ma 5,8 sekundy, to ma 6, czyli różnica jest bardzo niewielka. Znowu, banalna deska rozdzielcza. Tylko kilka przycisków, tutaj potencjometr, dobrze, że jest obrotowy, nie lubię samochodu, który nie ma obrotowego. Tu w tej kieszonce ogrzewanie tyłka ładnie wkomponowane, tylko jedno gniazdo USB. Okej, prostota GT, ale jakoś nie wiem, w XXI wieku fajniej było, w Megance były dwa, chyba nawet był gdzieś trzeci, nie? Na pewno dwa były tutaj, to było fajniejsze. No i tutaj bardzo prosty ten panel LCD sterowania, czym nam się tutaj spodoba, dość łatwy w obsłudze. No może nie bije rekordów, ale generalnie jest ok, tak? Tutaj nie ma ściemy. Te fotele, bardzo mi się podoba ten napis Peugeot Sport. Wygląda tak rasowo i są to oczywiście fotele bardzo wygodne, z podparciami bocznymi, tak? Dość dużymi. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w Megance fotele były absolutnie rewelacyjne, były mistrzowskie, dlatego no, to poziom jest tak wysoki, że prawdopodobnie najlepszy, z jakim miałem do czynienia w autach tego typu, więc no, tutaj w związku z tym musimy przyjąć, że także musi ustąpić jej na tym polu. Rzućmy okiem zewnątrz, bo to jest kolejna świetna cecha auta GT, którą ja kocham, ja uwielbiam takie samochody. On jest bardzo prosty, jeśli chodzi o wygląd. Znaczy wygląda ładnie, elegancko, ta czerwona kreska na dole trochę tutaj dodaje charakteru. Napis Peugeot na czerwono. Jak ładnie to wygląda. Śliczne reflektory 308 z takimi diodowymi obramowaniami, ale generalnie rzecz biorąc, no wiecie, dopóki człowiek nie spojrzy naprawdę z bliska, to się nie zorientuje, że to może być coś takiego. No niby te większe obręcze kół czerwony zacisk z przodu może trochę sugerować, że to jest szybsze auto, ale znów, no zwróćcie uwagę,
jak człowiek to jakoś przeoczy, nie wiem, nie przygląda się aż tak dokładnie, szczątkowo, no to łatwo to przegapić. Tutaj tarcze nie są jakieś szczególnie duże, trzeba powiedzieć, ale on hamuje dobrze, hamuje naprawdę dobrze, ale nie jest to jakaś tam mega rewelacja, tak? To nie jest taki samochód, w którym powiem, że o, to są najlepsze hamulce świata, na przykład Honda Civic Type R hamuje lepiej, natomiast na pewno hamuje wystarczająco dobrze, żeby podźwignąć te osiągi, które daje do dyspozycji. To bez cienia wątpliwości. Znaczy, tutaj nie ma skarg, że czegoś jest, nie wiem, za mało. Może być lepiej, ale na pewno nie jest źle, jest naprawdę dobrze. I z tyłu te takie dwie końcóweczki sobie skromne, przy tym jakimś takim dyfuzorku, niby że zwróć uwagę, żadnego skrzydła gdzieś na klapie, tylko te napisy GTI, coś sugerują, ale to tak, a tutaj nie wystarczą, to silnik 1.6, ten THP od BMW de facto, który cieszy się złą sławą i o tym jeszcze chyba chwilę pogadamy, znowu detal GTI. To będą te rysy na diamencie właśnie. Silnik. No dźwięk fantastyczny, nie tylko z głośników, aczkolwiek no są auta, które brzmią fajnie. Zdecydowanie Hyundai i30N jest samochodem, który najfajniej gada, kicha, prycha na różnych programach sportu, robi przeciągnięcia, takie trrr. Civic Typer też bardzo zacnie sobie mówi, no i jest jeszcze kilka propozycji, które naprawdę też mają fajne efekty dźwiękowe, typu Ford Focus RS. W nim raczej skromnie, znaczy ta z głośnika idzie fajnie, natomiast no coś tam czasem prygnie z tyłu, natomiast nie ma jakiegoś szału. Natomiast no działanie silnika jest fenomenalne, tylko ta zła sława, te silniki 1.6 turbo. Ja mam takiego no przyjaciela, który zajmuje się sprzedażą samochodów w komisie i to są ludzie, którzy naprawdę świetnie znają motoryzację i świetnie znają samochody. I on mówi, że auta z tym silnikiem by nie brał, aczkolwiek akurat GT ponoć jest na tyle wzmocnione, GTI, że to są silniki, których raczej można się nie obawiać i one zrobią robotę. No chodzi kapitalnie, jestem w szoku, bo jak wszedłem do Meganki, to sobie pomyślałem, że ma jakieś tam dziwne, no nie wiem, problemy, to nie są problemy, ale jakoś dziwnie działa podczas przyspieszenia, bo to jest efekt tego, że ją zdowngrade, że zmniejszyli trochę silnik, tak, na 1.8 i że to po prostu na pojemności traci i że traci na kulturze pracy i tak dalej. Nie, ona była źle wysterowana, bo to jest silnik 1.6, to po prostu chodzi jak dzik, wciskamy, drrr, idzie i to się słyszy, to się czuje, jest po prostu rewelacyjny, tak więc to nie była pojemność, to jest kwestia wysterowania. Ten jest wysterowany fantastycznie. Dobra, przejdźmy do porównania, bo teraz sobie pomówimy trochę o tych wszystkich odhaczach, którymi już jeździliśmy. Zacznijmy od 308 GTI. Kolejna, moim zdaniem, wada. Cena 133 900 zł wyjściowa. Moi mili, Meganka RS 124 900. I to jest, czekajcie, to jest chyba nawet 139 900 cena tego samochodu. To jest duża różnica. Dycha, może więcej. Przy Meganka jest szybsza. Jest chyba trochę lepiej wyposażona i do tego, znaczy szybsza nie tylko z silnika, ale też jest szybsza w zakrętach, znaczy nie brałem ich, nie porównałem ich na torze wyścigowym, ale jestem przekonany, że Megane dzięki tej tylności skrętnej po prostu nadrabia dużo czasu w zakrętach, no oczywiście ma też większą moc, tak więc tak, cena moim zdaniem jest tutaj, no, jak się patrzy na samochody, dość wysoka. Natomiast tak, silnik 1.6 turbo, to mówiłem, 272 konie mechaniczne, 330 niutków, zdecydowanie starcza, w zakresie 1906 tysięcy obrotów. I właśnie ta równa krzywa, wydawałoby się, że ona odbiera fan z jazdy, przeciwnie, tutaj w tej ośce dodaje tego fanu, dlatego że jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem, to jak ona się wgryza w asfalt. Ona dużo mieli. Na starcie, na prostych kołach, jak jest mniejsza przyczepność, ona będzie mielić. W zakręcie, jak damy gazu, ze skręconymi kołami, będzie mieliła, ale to nie jest takie mielenie, w którym wszystko ucieka, albo takie mielenie, w którym ona, komputer ją hamuje i tak ławi, że dobra, przestań i tak nierównomiernie dodaje, ujmuje, bo po prostu obcina ten nadmiar momentu. To jest mielenie, które się czuje, ale to jest mielenie, które cały czas daje rozpęd i daje taką, no, takie fajne poczucie pracowania tej przedniej osi. Jeszcze jedna rzecz fajna w porównaniu z Megantką RS. W Megance RS, to było w teście poprzednim, jechałem na takiej nierównej, wąskiej drodze, która była nierówna i taka obła, że tam rogi szły w dół. Dodałem gazu, autokierownica bum w lewo, nie odbiła w lewo. W tym aucie na jakiejkolwiek drodze dodajecie gaz i auto idzie prosto, nie ma żadnego rzucania. To jest też fenomenalna jego cecha, naprawdę doskonałego zrobili. Dodam jeszcze, że masz szperę Torsena. Czyli w ogóle, no kurde, czego chcieć więcej od GTI, od ośki? No przecież to jest kwintesencja fanu, jeśli chodzi o takie rzeczy. Lewarek zmiany biegów, to jest jeszcze rzecz taka, która w tym aucie nie działa optymalnie. Znaczy, wszystko wchodzi, okej, czasami nie chce wejść bieg nawet. W niektórych, chyba wstecznym nie chciał wejść. Natomiast te biegi wchodzą tak przeciętnie i duży skok jest między zmianą biegów i to akurat, no, to nie jest optymalne, natomiast są na to obejścia, tak można zrobić, żeby one wchodziły bardziej precyzyjnie i lepiej, wiem to z całą pewnością. Megantka, jak już mówiłem, 5,8 do setki, jest tańsza, tak więc no,
Mój mili, mi się ten samochód bardziej podoba. Do Meganki minęło dużo czasu, zanim się przekonałem i zrozumiałem, na czym polega jej fenomen. I to są głównie zakręty i szybkie łuki, gdzie jest fantastyczna. W tym samochodzie od pierwszego wciśnięcia gazu wiedziałem, że to jest auto, którym chciałbym jeździć, że je kocham. Hyundai i30N to jest samochód o wiele bardziej zaawansowany od niego technologicznie, ale znowu, czy to jest zaleta? Znaczy, to świetnie działa w Hyundaiu, bo ma, to mówiłem już nie raz, że ma różne charakterystyki pracy i ma naprawdę taki duży wachlarz. O. Hyundai i30N to jest samochód, o którym sobie pomyślałem, że chciałbym mieć, ale pomyślałem sobie szybko, że cholera, lepiej by było go nie mieć, bo mógłbym sobie z nim zrobić krzywdę. Bo on tak bardzo już kusi do przesuwania granic, i tak bardzo jest, zresztą jest wyczuwalny, ale tak bardzo ma różną charakterystykę, że dochodzimy do pewnego momentu, kiedy on klej, prowadzi się zajebiście, ale jak coś się stanie, to może być naprawdę groźnie, nie? Bo po prostu nagle, bum, tracimy mnóstwo tej pewności, która była, ona nagle ucieka i jesteśmy w sytuacji podbrankowej. Ten samochód jest świetne wyczucie i daje wam to wszystko poczuć. Po prostu leży wam w ręku, nie ma tych wszystkich systemów i mechanizmów, ale jest powtarzalny, regularny. I on mimo tego, że wcześniej będzie tracił te swoje limity, to tak leży w rękach, jest tak łatwy w wyczuciu, że na przykład ten samochód w nim nie obawiałbym się, że sobie z nim zrobię krzywdę. On tak mi jakoś leży, mimo tych gorszych osiągów, a też dużych, też dużej prędkości, takie daje mi poczucie z jazdy, że akurat w nim bym się nie obawiał, że zrobię sobie krzywdę. Hyundai to jest 2.0 turbo, 275 koni, 378 niutków w zakresie 1750-4200, czyli jeszcze niżej łapie, ale w krótszym. Natomiast do setki ma 6,1 sekundy. Tak więc gorsze przyspieszenie o tą 1/10 tego samochodu, ale trzeba sprawdzić, czy nie jest tak, że się przepina, bo tego nie pamiętam. Z dwójki na trójkę tam gdzieś przed setką, to wtedy zawsze się dużo traci. Golf GTI to jest taki standardowy hot hatch, taki standardowy GT. Standardowy 245 koni, ma do setki 6,2, mimo że ma wyższy moment obrotowy, czyli gorzej tego samochodu. To jest oczywiście 2.0 turbo. Jeździłem też Club Sportem oczywiście, ma 265 koni i ma 6,1 sekundy do setki, kosztuje 132 tysiące złotych, czyli jest tańszy, tu się trzeba zastanowić. Natomiast ma trochę gorsze osiągi. Teraz tak, niższa cena to jest jego wielka zaleta, bo jednak Golf to jest samochód niemiecki, wiecie, no Niemcy mają tam czasami różne przygody, ale generalnie robią fantastyczne auta i teraz Golf, muszę przyznać, że no szczerze, najprawdopodobniej jest samochodem lepszym od tego. Tylko że Golf daje tak duże poczucie stabilności, kontroli też, ale przede wszystkim stabilności, tak doskonale wgryza się w asfalt, tak jest zbalansowany i tak się łapie, kiedy, no, jak zaczyna przyczepność przodu, robi się mało przyjemnie. Tutaj jest zawsze przyjemnie, tam nagle to jest nagłe. No, ale natomiast bardzo szybko łapie i jest takim samochodem, w którym można mocno przeginać, daje ogromne zaufanie kierowcy, bo można po prostu się wbijać jeszcze bardziej brutalnie, robić tak, bum, hamulec, i czujemy, że on to wszystko będzie zgarniał, no to oczywiście do pewnego momentu. Natomiast przez to, to jest ogromną zaletą i wadą, dlatego że przez to permanentnie daje wrażenie, że ma za niską moc, w sensie, że poradził sobie z jeszcze lepszymi osiągami i z jeszcze wyższą mocą. I to samo dotyczy Golfa R, znaczy jak już się wejdzie na te jego limity i wyżyny możliwości, to wtedy faktycznie robi się tak naprawdę ekscytująco. Natomiast cały czas no, jest to auto aż trochę zbyt perfekcyjnie. Jego zaletą jest to właśnie, są te momenty, kiedy on wcześniej zaczyna tracić tę przyczepność i oczywiście daje ogromne poczucie tego, jak się ślizgamy. Trochę Focus RS to jest oczywiście 4-napęd, nie powinniśmy ich razem porównywać, natomiast no cóż, jest to fantastyczny hot hatch, kosztuje 158 tysięcy, 240 tysięcy. To jest inny poziom osiągów, po prostu. No nie będziemy ich zostawiać jednak. Tak samo jak i z Golfem R, bo 4-napęd, wyższa moc, większy silnik o wiele, inne możliwości. Natomiast przede wszystkim 4-napęd, więc inna charakterystyka jest, no jednak jego zostawiamy z ośkami, więc ostatnią ośką zostaje nam tutaj Civic Type-R. Od 146 500 zł, czyli niewielka nadpłata, tylko wiecie, Civic wygląda, kurde, to jest takie UFO. Jest totalnie kosmicznie, no wiecie, odpicowany, niektórym to przeszkadza. W ten auto jest, wygląda bardzo skromnie, czyli skrajnie inny kierunek. Civic ma 320 koni, silnika 2.0 turbo, ma 5,8 do setki, czyli tylko 0,2 lepiej. Ale przy wyższych prędkościach będzie nadrabiał i ma maksymalną 275 km na godzinę. Civic Type-R jest samochodem bardziej hardkorowym od tego.
tak jak poprzedni. On mi daje takie wrażenie tak zwanej N-kowości, że to jest auto robione pod konkretne potrzeby, pod tor. Ono też ma zdecydowaną, podstarowaną charakterystykę, a zawieszenie to jest dość twarde i sztywne, czasami walnie. Natomiast generalnie daje jakieś takie poczucie miękkiego wejścia. W Civicu Type jedziemy samochodem po prostu ewidentnie mocno sportowym, mocno zdecydowanym. W samochodzie, w którym tak, biegi z biegami czasami są większe problemy, trzeba mocniej wciskać sprzęgło. Natomiast, no to jest, mówię, to jest już taki, wiecie, motherfucker, że tak to mówię, brzydko. To jest samochód do wszystkiego, czyli możemy nim jechać spokojnie, sobie na przejażdżkę. A możemy wcisnąć pedał gazu do oporu i zacząć się nim bawić. I tak samo wnętrze tego auta, tak, nie jest takie, czy zewnętrze, tak, no jest, nie wygląda, nie jest festyniarski, jakby to niektórzy ujęli, jak tamta Honda, chociaż moim zdaniem ona nie jest festyniarska. Natomiast ma te drobne akcenty, ale wygląda dość normalnie. Więc dla mnie to jest kwintesencja samochodu GT. Dlatego w tej kategorii, dlatego mówię, że to jest mój ulubiony GT, bo on najbardziej spełnia moje wszelkie wyobrażenia na temat tej kategorii samochodu, jak takie auto powinno wyglądać, jak powinno się sprawować, jaką powinno dawać łatwość wyczucia i prowadzenia, jakie powinno dawać osiągi. Dlatego to jest wzór. Więc jeszcze raz, on nie jest najszybszy, on nie jest najbardziej odpicowany, on nie jest najbardziej najlepiej wyposażony, on nie jest najbardziej nowoczesny, ale jako pakiet, jako całość, jego prostota sprawia, że dla mnie jest to auto GT numer 1. Tyle mam do powiedzenia na temat Peugeota 308 GTI. Dziękuję bardzo i zdradzę już od razu z góry, że kolejnym samochodem, którym będziemy jeździli, będzie także GTI. Do zobaczenia.